Nawet nie wiem, czy troszkę się nie wygłupiłem, zabierając wędkę na dzisiejszy wypad. A tym bardziej wędkę na troć. Jest ryba! Niemożliwe! Niemożliwe! Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę krajoznawczą. Ale wybaczcie, nie zdradzę Wam miejsca, w którym jestem. Nie zdradzę nazwy rzeki, nad którą jestem. Bo myślę, że ta rzeka nie potrzebuje rozgłosu. Ona delikatnie mówiąc nie jest w najlepszej kondycji. Nawet nie wiem, czy troszkę się nie wygłupiłem, zabierając wędkę na dzisiejszy wypad. A tym bardziej wędkę na troć. No ale tak profilaktycznie, włożyłem ją do samochodu. Nigdy tu nie byłem. Wydawało mi się, że to jest, że ta rzeczka jest mniejsza. A spójrzcie za mną. To jest naprawdę kawał rzeki. W ogóle bałem się, że rzeka będzie zamarznięta. Że będzie płynęła może, nie wiem, kra. Że będą jakieś duże nawisy, ale jest ok. Nawet spotkałem tutaj miejscowego, który mówił mi, że już dzisiaj dwóch wędkarzy mijał, co mnie troszkę zdziwiło. Także, tak jak mówię, jestem skiem traciowym. Ale dzisiejszy wypad traktuję typowo jako rekonesans, takie poznanie tego miejsca. No i co, chcę skorzystać z tego, że znowu wróciła do nas zima. Jest pięknie biało dookoła, lekki mróz. Także ja tutaj ładuję baterie, napawam się tymi pięknymi widokami. I Was również zapraszam na kilka ładnych obrazków. Pozdrawiam. Dzień dobry. Panowie do mnie? Panowie do mnie? Proszę pana. Chciałbym sprawdzić legalność tego połowu. Oczywiście. Karta wędkarska. Tak jest, tu jest zezwolenie. Tu jest karta wędkarska. Z tymi znaczkami. Znaczków już nie ma.
No ale jakieś hologramy, coś tam, nie? Nie, teraz są plastikowe legitymacje, a zezwolenie to jest właśnie to, co pan trzyma papierowe w ręku, nie, wydrukowane. Tak, to jest, co okręg, to są inne mają ta, legitymacje, także... Jak to wygląda? Od 1 stycznia do ostatniego grudnia. Tak jest. Zanotuję, że taka kontrola była przeprowadzona. Dobrze. Co ty się łowisz takie zimno? Wie pan co, ja nawet nie chcę mówić, na co ja się nastawiam, bo to... Nielegalne? Nie, legalne, ale nie wiem, czy te ryby tutaj w ogóle są, bo ja chodzę za trocią. Aha. Wiem, że kiedyś tutaj się pojawiały te ryby, no i... Dzisiaj jestem pierwszy raz tutaj, tak naprawdę, także woda wygląda ciekawie. Także kto, nie wiem, kto wie. Muszę panu powiedzieć, że kiedyś... kiedyś spotkałem człowieka, który z urzędu wojewódzkiego miał... badał zasobność tych wód, nie? Prądem je tam łowili. Aha. Stwierdzili, że niskim prądem to im się nic nie stanie. Aha. No, opisywali, że to tam jest taki gatunek, nie wiem, czy płeć też byli w stanie zrobić. Ale jakieś konkrety? Nie, bo ja tam nie byłem, nie? Okay. Spójrzcie na to. To jest niemożliwe, jak ta woda tutaj pędzi. Zmienimy sobie teraz przylętę na sekretną broń trociarzy.
tylko 7 gram. Jakby się okazało, że to jest za mało, to mam jeszcze przygotowane te tak główki 10 i 12. Tutaj mamy zalane trawy. Spróbuję obłożyć ten pas. O, myślałem, że ryba. Ryba! Jest ryba! To jest niemożliwe, ale ja mam rybę. Jest ryba! Niemożliwe! Niemożliwe! To się kurde nie dzieje! To się nie dzieje! Słuchajcie, mam rybę! Jak będzie troć, to będzie jakieś szaleństwo. To będzie szaleństwo. Mam piękną rybę. To jest chyba sawiec. Troci. Powiedzcie mi, że to jest tam jest troć. On tu jest, tylko wszedł mi chyba w jakieś zaczepy. Ale pięknie przyładował. Coś niesamowitego. Dalej. Ja go widzę. Oczywiście nie mam podbieraka. On tu jest. Co to jest? Co to jest za ryba? Co to jest szczupak? Nie. To nie musi być szczupak. To musi być troć. Nie. Szczupak. Ja przepiął się jeszcze. O. Owinął się cały żyłką. O. Ale mi podniósł ciśnienie. Ale mi podniósł ciśnienie. O. Powiem tak. Cały chodzę. Co za masakra. Po prostu tak jak powiedziałem, rzucę pod trawę, obłowię sobie ten pas i pyknięcie dosłownie. Zacinam, myślałem, że zaczep i nagle ryba zaczyna muńkować na powierzchni. Myślałem, że to troć, zobaczyłem żółty kolor, mówię, samiec troci, a tu proszę. Szczupak, nie będę go mierzył i nie wiem, że to ma 65. Piękna ryba. Piękny zbój. Uciekaj i przyprowadź mi tu trotkę. Chociaż w sumie też ma kropki. Uciekaj. Ten szczupak, którego przed chwilą złowiłem, wziął w takim klasycznym trociowym miejscu. Tutaj zaraz się zaczyna zakręt. No właśnie tuż przed tym zakrętem, na takim zwolnieniu przy trawkach, w takim miejscu, gdzie trocie lubią odpoczywać. Także nie dziwcie się moim emocjom, bo jak zaciąłem i zobaczyłem młynek na powierzchni, to zwariowałem. Chyba tylko łowienie troci dostarcza takich emocji.
mało czas skończyć dzisiejsze łowienie. Nie miałem zbyt wiele czasu. W ogóle zastanawiałem się rano, czy mam tu jechać. Ale absolutnie tego nie żałuję. Już od kilku lat myślałem, żeby tą rzekę odwiedzić. Zrobić tu rekonesans. No i dzisiaj się to udało. Rzeka dostarczyła mi troszkę emocji, co pewnie było widać na filmie. No i co? Ja myślę, że tu jeszcze wrócę i to prędzej niż później. Myślę, że za około 2 tygodnie się tu wybiorę. Mam nadzieję, że będzie podobna sceneria jak dzisiaj. Czyli lekki mróz, śnieżek, bo to pięknie wygląda. I za 2 tygodnie, jeśli tu przyjadę, to znowu przyjadę zapolować na troć. Trzeba troszkę się poświęcić tej rybie. Mimo że cały czas uważam, że szanse na troć tutaj to są naprawdę niewielkie. Aczkolwiek potencjał na pewno w tej rzece jest, więc jeśli coś tam pokonało tą przepławkę, to naprawdę ryby tu mają fajne warunki. I co, jeśli podobał wam się film, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. I widzimy się nad wodą już niebawem.